Komentarz ekonomiczny Instytutu Misesa, 21 lutego 2012 roku, Szymon Chrupczalski, jak zrobić biznes na akta. Zdjęcia z nagłówków serwisów informacyjnych i pierwszych stron gazet z końca 2011 i początku 2012 roku zdominowały podobizny Guya Fawkesa. Dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach w masce bohatera filmu V jak Vendetta domagający się w pokojowych manifestacjach wolności słowa. Tego nikt się nie spodziewał. Premier zapowiedział, że rząd polski wstrzymuje do końca roku ratyfikację międzynarodowego porozumienia o zwalczaniu handlu podróbkami, ACTA, które wywołało tę wielką falę protestów i ataków hakerskich na strony rządowe. Podobne decyzje podjęli przywódcy innych państw europejskich. Co groźnego jest w ACTA? W decyzji Rady Europejskiej w sprawie ACTA możemy przeczytać. Cytat. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi, ACTA, ma na celu ustanowienie kompleksowych międzynarodowych ram, które będą dla Unii Europejskiej pomocą w działaniach służących temu, by skutecznie wyeliminować naruszanie praw własności intelektualnej. Koniec cytatu. ACTA zawiera bardzo ogólne określenia, zwroty grzecznościowe i fakultatywne unormowania do decyzji stron. Nie jest to żadne nowum w umowach międzynarodowych. Między podpisaniem tego typu umów, a wprowadzaniem ich postanowień w życie zachodzi długi proces legislacyjny, w którym ogólne sformułowania, będące jedynie ramą całego tworu, są wypełniane treścią i dopełniane przepisami wykonawczymi zgodnie z tradycją legislacyjną krajów podpisujących. ACTA nie może być nigdy podstawą prawną rozstrzygnięcia. Wiąże państwo, stronę umowy, a nie obywateli państwa. Użycie nieprecyzyjnego języka w umowie wynika w oczywisty sposób z ogromnego zasięgu planowanego obowiązywania. Od Singapuru przez Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej po Maroko. Początkowo umowa była negocjowana przez Stany Zjednoczone i Japonię, stąd użycie w ACTA pojęć obcych dla kontynentalnego systemu prawnego. ACTA reguluje naruszenie własności intelektualnej, praw autorskich i prawa własności przemysłowej, znaku towarowego. Chociaż stanowcza większość tekstu dotyczy handlu podrobionymi towarami, najwięcej kontrowersji i sprzeciwów wzbudziły zapisy dotyczące dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. Sekcja 5 umowy. To prawda, że ACTA zostawia pole do ingerencji w prywatność obywateli, lecz jak mówili scholastycy, od być do móc zachodzi wynikanie, od móc do być nie zachodzi. Wprowadzenie inwigilacji obywateli wymagałoby od stron podpisujących umowy ACTA zmiany własnych przepisów ustawodawczych i wykonawczych lub, co wydaje się bardziej prawdopodobne, przyjęcia kolejnych umów i porozumień, dla których ACTA byłaby dobrym pretekstem. Jak czytamy w dalszej części uzasadnienia decyzji Rady Europejskiej, cytat, mimo iż ACTA nie zmieni dorobku prawnego Unii Europejskiej, ponieważ prawodawstwo Unii Europejskiej jest znacznie bardziej zaawansowane niż bieżące standardy międzynarodowe, wprowadzi jednak nową międzynarodową normę w oparciu o porozumienie TRIPS Światowej Organizacji Handlu przyjęte w 1994 roku. Umowa ta będzie zatem korzystna dla unijnych posiadaczy praw, działających na światowym rynku i spotykających się obecnie z zagranicą z nieustannym i rozpowszechnionym naruszaniem swoich praw autorskich, praw związanych ze znakami towarowymi, patentami, projektami i oznaczeniami geograficznymi. Koniec cytatu. Rzeczywiście, prawo europejskie i przepisy polskie dotyczące własności intelektualnej zawierają już niemal całą materię regulowaną przez ACTA, a na przykład w najczęstszych sprawach o niezawinione naruszenie własności intelektualnej krajowe przepisy są znacznie bardziej restrykcyjne, ustalając dwukrotność opłaty licencyjnej. Nie wdając się jednak w dalszą analizę prawną, można postawić pytanie, na czym zatem polega zagrożenie ze strony ACTA, jeśli takie realnie istnieje. ACTA wprowadza nowy standard w postaci współpracy międzynarodowej na kształt międzynarodowego ścigania wytwarzania i handlu narkotykami, petryfikuje dotychczasowe rozumienie i prawny rozwój własności intelektualnej, a w końcu daje grupie podmiotów prywatnych i rządom narzędzia do czerpania zysków zarówno z ochrony własności intelektualnej, jak i jej naruszeń we wszystkich krajach, stronach umowy. ACTA gwarantuje, że żadne z państw, stron umowy, nie zmieni nagle swojego prawodawstwa. Podobieństwo do czerpania zysków z produkcji narkotyków i równoczesnych benefitów z międzynarodowej wojny z narkotykami jest zdumiewające. Co łączy ekonomię i prawo? Jak pisał Hayek w pierwszym tomie Law, Legislation and Liberty, A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy, cytat,
Nigdzie efekt podziału na specjalności nie jest w tak oczywisty sposób zgubny, jak przy tych dwóch najstarszych dyscyplinach – ekonomii i prawie. Reguły sprawiedliwego postępowania, które studiuje prawnik, służą pewnemu porządkowi, o którym prawnik nie ma pojęcia, a który to porządek jest badany przez ekonomistę, który z kolei jest równie nieświadomy charakteru zasad postępowania, na którym opiera się badany przez niego porządek. Koniec cytatu. Co interdyscyplinarna ekonomiczna analiza prawa może powiedzieć o własności intelektualnej i akta? Przede wszystkim użycie słowa własność w odniesieniu do niematerialnych utworów, efektów ludzkiej twórczości, wydaje się nieuzasadnione. Określenie własność intelektualna zostanie użyte jako wartościowa informacja. To, dlaczego własność intelektualna nie jest własnością w klasycznym rozumieniu, doskonale tłumaczy esej Stefana Kinseli pod tytułem Przeciw własności intelektualnej, czy niedawny komentarz Mateusza Machaja pod tytułem Ekonomia i polityka własności intelektualnej. Fizyczny substrat własności nie jest jedynym czynnikiem różniącym ją od własności intelektualnej. Przecież energia elektryczna także nie ma materialnego nośnika. Własność intelektualną od klasycznej własności różni całkowity brak rywalizacji w konsumpcji. Informacje można powielać w nieskończoność bez żadnego uszczerbku dla jej pierwotnego wyrażenia. Bez znaczenia jest tu wartość własności intelektualnej, ponieważ prawo własności z samej definicji nie chroni wartości. Nie oznacza to, że własność intelektualna ma charakter dóbr klubowych czy publicznych, takich jak szkoły, kluby czy drogi. Jako materialne dobra podlegają one prawu rzadkości, a zatem w ostateczności również konkurencji w konsumpcji. Własność intelektualna nie ma także naturalnej wyłączalności z konsumpcji. W odniesieniu do klasycznej własności jest to na przykład ogrodzenie, bilet wstępu, zakaz wejścia, ale istnieje możliwość częściowego czy pełnego wyłączenia przez twórcę, na przykład nieujawnienie kodu źródłowego powszechnie dostępnego programu, czy tworzenie bardzo trudnych do złamania zabezpieczeń i przede wszystkim prawne możliwości ograniczenia konsumpcji regulacjami prawa autorskiego, patentowego i innych pokrewnych. ACTA koncentruje się na dwóch zagadnieniach własności intelektualnej – prawie autorskim i prawie do znaku towarowego. W przypadku praw autorskich jedynie epigoni nurtów postmodernistycznych czy radykalni komuniści mogliby negować prawa osobowe, czyli niezbywalne prawo człowieka do określenia się jako twórca własnego utworu. Prawa majątkowe, zbywalne i ograniczone czasowo, powstały zaś, by zapewnić finansowanie twórcom i poprzeć utylitarny argument, że tworzenie monopolu na własność intelektualną pozwoli na eksplozję twórczości dla większego dobra ogółu. Regulacje, które można spotkać w prawie europejskim, opierają się na kopii teorii prawa naturalnego. Twórcy od momentu stworzenia utworu i każdemu późniejszemu właścicielowi praw przyznaje się monopol na dysponowanie własnością intelektualną niemal na takich samych zasadach, na jakich określa się uprawnienia klasycznego właściciela. Własność prywatna nie ma żadnej sensownej alternatywy, która pozwoliłaby na kalkulację ekonomiczną, natomiast prawny monopol na własność intelektualną dla twórców jest tylko jedną z teorii finansowania produkcji wartościowej informacji. Widzimy całkiem skuteczne próby wprowadzania alternatyw. Mecenat i dobrowolne wsparcie, na przykład działalność Instytutu Misesa, częściowa odpłatność, niektóre programy komputerowe, powiązanie własności intelektualnej z innymi usługami czy własnością, na przykład bilety na koncerty, pierwszeństwo rynkowe, czyli twórca jako pierwszy może użyć wartościowej informacji i osiągnąć przewagę rynkową, albo po prostu utrzymanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nikt nie podrobił dotychczas oryginalnej receptury firmy Coca-Cola, pomimo że składniki chemiczne napoju są znane. Powstają również całkiem alternatywne sposoby dzielenia się utworami, z których najbardziej znane to licencje Creative Commons. Jest nią objęty również ten komentarz. Obszerne regulacje umowy ACTA dotyczą znaku towarowego, czyli nazwy, symbolu, obrazu, dźwięku i tym podobne, użytego przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym, by zapewnić jednoznaczną identyfikację swoich towarów lub usług wśród konsumentów. Sygnał jakości i pochodzenia towaru. Znak towarowy nie jest sam w sobie wartościową informacją, lecz quasi-prywatnym dobrem. Cechuje go rywalizacja w konsumpcji, ale sam jego charakter zakłada brak naturalnej wyłączalności z konsumpcji. Ogranicza ją prawo znaku towarowego. Słusznie zauważa Kinsella, że ochrona znaku towarowego to część prawa ochrony konsumentów, ponieważ to konsument jest bezpośrednio poszkodowany, kupując podrabiany towar, co oczywiście pośrednio uderza w producentów legalnie posługujących się znakiem towarowym.
Wydaje się, że nie istnieją żadne ekonomiczne argumenty przeciw prawu znaku towarowego. Zastrzeżenia można mieć jedynie do zakresu ochrony. Pójście mały krok dalej niż np. rejestracja ryku lwa używanego przez Metro Goldwyn Mayer może spowodować tą samą blokadę swobody posługiwania się wartościową informacją, co ochrona utworu w prawie autorskim. Do czego doprowadziły regulacje własności intelektualnej? Nie bez przyczyny Japonia i Stany Zjednoczone były pierwszymi krajami negocjującymi umowę. Amerykańskie korporacje i japońskie keiretsu są posiadaczami majątkowych praw autorskich i najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych znaków towarowych. Chińscy, wietnamscy, hinduscy i inni przedsiębiorcy ubogich krajów rozwijających się robią to, co kiedyś robiły firmy japońskie czy amerykańskie. Kopiują pomysły. Ponadto na masową skalę podrabiają towary, oznaczają swoje wyroby znakami towarowymi innych firm i zalewają podróbkami rynki krajów wysoko rozwiniętych przy skrytej lub otwartej aprobacie swoich rządów. Możemy obserwować niezwykły związek, biznesową wspólnotę interesów i często powiązań personalnych rządów i podmiotów pozapaństwowych stron umów takich jak ACTA. Rządy, powiększając zakres własności intelektualnej, zaprosiły przedsiębiorców do jak najlepszego wykorzystania tej możliwości monopolu. Jest to proces trwający na naszych oczach, niewątpliwie kapitalistyczny, ponieważ w wykup i handel majątkowymi prawami autorskimi są zaangażowane wielomiliardowe środki. Ale czy jest to proces wolnorynkowy? Byłby, gdyby własność intelektualną dało się uzasadnić równie dobrze jak własność prywatną. Powyższa analiza pokazuje jednak, że nie jest to możliwe. Dzisiejsi lobbyści ACTA to nie garażowi muzycy, początkujący literaci czy właściciele małych manufaktur, lecz wielkie firmy skupujące majątkowe prawa autorskie i używające ich do działalności biznesowej, trzeba przyznać często bardzo nowatorskiej, oraz podmioty żyjące ze ścigania naruszeń. W ich interesie leży zaostrzanie przepisów, kartelizacja wytwórczości opierającej się na własności intelektualnej i popieranie retorsji wobec państw nierespektujących standardów własności intelektualnej, które obowiązują w krajach wysoko rozwiniętych. Umowy takie jak TRIPS czy ACTA dają gwarancję, że biznes oparty na własności intelektualnej będzie nienaruszalny na poziomie międzynarodowym przez długi czas. Restrykcyjna ochrona praw autorskich doprowadziła do powstania wspomnianych podmiotów czerpiących korzyści ze ścigania naruszeń, od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi po wyspecjalizowane firmy tropiące własność intelektualną w internecie. W środowisku prawniczym funkcjonuje powiedzenie: lepsze jedno dobre naruszenie niż lata ciężkiej pracy. Naruszenia to ukryty, prowadzony po cichu biznes, w którym czasem zdarzają się twórcy sami rozpowszechniający utwory, a następnie wnoszący powództwa i nierzadko inkasujący absurdalnie wysokie odszkodowania. Nie można jednak popadać w paranoję. Żadna firma nie chce stracić klientów, gdy okryje się złą sławą jako taka, która nęka procesami sądowymi nieświadomych łamania praw autorskich, zwykłych, uczciwych obywateli. Żaden demokratyczny rząd nie rozpęta wojny przeciwko piractwu. Natychmiast utraciłby wyborców. Podsumowanie. Prawo własności intelektualnej, szczególnie prawo autorskie, wydaje się anachroniczne w zderzeniu z niezwykle dynamicznym rozwojem technologii internetu. Dotychczasowy sposób finansowania twórców dzięki ochronie i tworzeniu sztucznego monopolu okazał się nie tyle nieskuteczny, co bezsensowny. Pomimo masowych naruszeń, twórczość rozkwita jak nigdy dotąd. Poza tym większość osób nie zna szczegółowo zapisów prawa autorskiego, nie rozumie, dlaczego puszczanie publiczne muzyki czy recytowanie książek jest nielegalne. W intuicyjnym, ekonomicznym rozumieniu takie zachowanie nie jest kradzieżą. Jedynie przepisy definiują takie czynności jako naruszenie. Rozumie to również część twórców i korporacji. Można zatem uznać, że to dzięki możliwości swobodnego kopiowania tacy giganci jak Microsoft czy Adobe Systems, tworząc bardzo słabe zabezpieczenia konsumenckie znacznej części swojego oprogramowania, zdobyli dominującą pozycję na rynku i osiągnęli całkiem pokaźne zyski. Bez wątpienia dzięki swobodnemu rozpowszechnianiu informacji Google stało się jedną z najdoskonalszych biznesowo firm uwielbianych przez konsumentów. Muzyka Maver. Czytał Jakub Lewandowski.